Czasami bywa tak, że praca idzie na marne. No ale nie jest tak w tym przypadku i mam nadzieję, że zaraz wytłumaczę wam, dlaczego tak akurat jest. Mianowicie, znowu się zmieniła wersja gry. Zostało wprowadzone nowe opcje, nowe możliwości silnika graficznego, a co za tym idzie, trzeba było zacząć grę od nowa. Ale od razu powiem, żeby nie było, nie martwcie się, nie będę znów zbierał przez 2-3 odcinki surowców, żeby zbudować swoje jestestwo. Mianowicie już to zrobiłem i mam w tej chwili około 130 kijków, także zaczniemy od razu od budowania naszego domu. Wersja gry 0.17. Przeskoczyłem o dwie wersje do przodu, ponieważ ostatnia była nagrywana 0.15. 0.16 nagrałem odcinek, muszę się wam przyznać do czegoś. Nagrałem odcinek z wersji 0.16, natomiast nie opublikowałem go, ponieważ według mnie nie nadawał się do pokazania wam, jako widzom. No po prostu przejrzałem go i stwierdziłem, że mimo, że był w miarę, aczkolwiek nie przeszedł przez ręce cenzora. Nie było tam żadnych słów bądź zwrotów uznawanych za ogólnie uznawanych za obraźliwe czy wulgarne. Natomiast po prostu mam takie swoje wymagania odnośnie odcinków, które kręcę i stwierdziłem, że tego nie mogę wypuścić. Podstawowa funkcjonalność: szałas, ognisko, kamienie, kokosy, coś do tworzenia wody, jak to się ładnie nazywa. Tutaj to się ładnie nazywa w grze Solar Steel. Słoneczny Steel. Widzicie, powinienem znać to słowo, ale go nie znam. Albo mi uleciało z głowy. Zaraz mi w komentarzach ktoś zresztą napisze, co to oznacza w języku Szekspira. No i zresztą, jak widzicie, co wprawne oko zaraz wychwyci, to cisza na horyzoncie. Czy w sensie cisza, nie chodzi o rotację oceanu. To możemy sobie zwiększyć. I zaraz to właśnie zrobię. A dam na maksa. Ale chyba to jest tylko efekt będąc na tratwie bądź montonie, bo efekt wizualny rotacji oceanu jest nie mało widoczny. Ale o co się rozchodzi? Zobaczcie. Nie ma wysp. Gdzie się podziały wyspy? A no już śpieszę wam z wytłumaczeniem. Mianowicie jedną z nowości, którą zaimplementowali twórcy, nasi sympatyczni Australijczycy, to jest tak zwana w grach wojennych. O, ale zobaczcie, jaki błąd. Przykry błąd. Lewitująca w powietrzu Seagull, to jest rybitwa. Czy meba? Cholera, zawsze mam problem z odróżnieniem tych zwierząt. Tych ptaków. Wiem, że któraś jest mniejsza, któraś jest większa. A zresztą, czort z tym. Mianowicie, mgła wojny tak zwana, a tutaj to się nazywa Discovery Fog, czyli mgła odkrywców. No, kolejny błąd. Zresztą, jak sama nazwa wskazuje, jest to wersja eksperymentalna. Czyli jest jeszcze trochę rzeczy do poprawy. Ta gra nam daje opcję instalacji wersji eksperymentalnych. Aczkolwiek powiem wam, że jest całkiem fajnie dopracowana ta wersja eksperymentalna. Wiecie co? Zapiszę sobie ją, tę grę. Wyjdę. I wejdziemy jeszcze raz i zobaczymy, czy dalej będzie ten błąd z ptakami. Kolejna rzecz, jaką dodali, to jest właśnie... Aha, może inaczej. Ja tu o tej mgle wojny zacząłem rozmawiać z wami. Mgła wojny polega na tym, mgła odkrywców, Discovery Fog, że mamy wszystko ukryte, dopóki nie znajdziemy się w tamtym miejscu w celu odkrycia tej mgły. To jest bardzo popularne w grach strategicznych, gdzie się odkrywa teren. Taką chyba najbardziej popularną, Heroes of Might and Magic. O, i problem znikł. I tam była też taka tak zwana mgła, którą się odkrywało, zacieniony teren. I tutaj też to jest i powiem wam, że jest to strzał w dziesiątkę ze względów wizualnych i poczucia samotności na wyspie. Zobaczcie, wkoło pusto, nie widzę żadnej wyspy, dopóki jej nie odkryję.
Oczywiście, ale robi to niesamowite wrażenie pustki i takiego uświadomienia sobie, że jesteśmy tym malutkim punkcikiem na środku oceanu, gdzieś, no oczywiście na Pacyfiku. Tak wnioskuję i tak mniemam. Zaraz wam powiem dlaczego. No i daje to niesamowite poczucie samotności. Druga rzecz, spójrzcie na chmury. To są tak zwane volumetric clouds, czyli wolumetryczne chmury, cokolwiek to znaczy. Zapewne chodzi tu o tak zwane chmury trójwymiarowe. Powiem wam, że w poprzedniej wersji one były, możliwość była ich włączenia, natomiast one miały problem z wyciekiem pamięci. Naprawili to już w tej wersji eksperymentalnej i w tej chwili jeszcze mam ustawienia na maksa. Wszystko na najwyższym poziomie plus chmury na najwyższym poziomie i powiem wam, że w 30 klatkach nawet się nie zająknie, także bardzo mocno poprawili optymalizację, z czego jestem bardzo zadowolony, ponieważ nie spodziewałem się, że ten silnik ma takie możliwości. Unity, dokładnie, jest to silnik Unity. Jestem pełen podziwu dla twórców tej gry, że naprawdę wyciskają z tego silnika może nie ostatnie soki, ale bardzo, bardzo dużo. I bardzo podoba mi się, w jakim kierunku idą. Z kolejnych nowości doszło drzewo, które się nazywa fikus. Ścinając to drzewo uzyskujemy pojedyncze patyki. Zresztą tak jak widzicie, to jest taki dodatkowy element krajobrazu, który dodaje nam różnorodności i uroku, żeby nie było. Mało tego, dodane zostały też drzewa, których nie możemy ściąć i tutaj ich nie widać, ponieważ one się generują na dużych wyspach, mianowicie sosny. Ktoś by mógł pomyśleć, no zbzikowali, sosny dali na Pacyfiku, na wyspie bezludnej. Ale powiem wam, że wyspy wzorowane są na wyspach Nowej Kaledonii. Nowa Kaledonia to są wyspy na Pacyfiku, w Oceanii, na północny wschód, na wschód od Australii. I powiem wam, że tam faktycznie występuje pewien rodzaj sosen. Pewien rodzaj sosen występuje na tych wyspach. Dokładnie na wyspie. W ogóle wyspy są wzorowane na wyspie Lone Pine, bodajże, tak, w Nowej Kaledonii. O, tak to można dokładnie określić. No i właśnie, wprowadzając sosny, podejrzewam, że autorzy kierowali się właśnie, jak sami zresztą napisali, tamtą wyspą. Teraz tak, co ja chcę stworzyć? Ja chcę stworzyć dosyć ciekawe budownictwo, ciekawą budowlę, tylko nie wiem, czy mi to wyjdzie. Takie troszeczkę piętrową ze schodami. Wiecie co? Zaraz zresztą zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam tutaj sporo tych elementów do budowania. Zresztą zobaczycie, co mam na myśli. Ponieważ muszę budować od nowa. Oj, nie, no tutaj to ja źle zrobiłem. Źle zrobiłem. Spróbujmy inaczej. Nie to miałem na myśli, powiem wam. Ale wiecie co? Skoro nie to było na myśli, to zobaczmy, jak to wygląda z tej strony. Czy ja tutaj mogę schody zrobić? Bo taki był zamysł. Taki był zamysł, żeby zrobić schodki. Zobaczymy. Chciałem mieć tutaj schodki po prostu, no. A i nie będę miał schodków. Ale wiecie dlaczego nie będę miał schodków? Bo wcześniej, jak próbowałem robić, to zrobiłem tu jeszcze dodatkowy element. Nie podoba mi się to, bo to jest schowane w ziemi. Nie wygląda to zbyt ładnie. Ale oj, źle to zrobiłem. Źle to zrobiłem i wymaga to korekty. Tylko wiecie co? Korekta korektą, ale ja tam będę schodów potrzebował. Dobra, zostawimy to tak. Tu będzie taka skarpa. O, to taka wariacja na temat. Natomiast konkretną już budowlę mam zamiar zrobić tu. Zobaczcie, ile tu jest terenu do wykorzystania. I wiecie co? Jak ja w ogóle stoję z potrzebami moimi.
I wiecie co? Tu by idealnie pasowało zrobić fundamenty bez schodów. Zobaczcie, bez schodów. I teraz gdzieś mi jakiś tutaj dzik chyba lata, tak? Gdzieś ja tu mam uwięzionego dzika, wiecie? A to później wam pokażę mojego dzika. Także tak, tu byśmy zrobili... Zaraz, tu byśmy zrobili... Jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi? Źle. Tu. Tu mam wejście, dobra. Podnieść troszkę. No jakby nie patrzeć, też będą schody potrzebne. Tak? Zrobimy tak, zrobimy tak. Tu jest górka. Trzeba tak zrobić, żeby było na szczycie. O. Jeszcze przesuniemy. I zobaczmy. Tak, będziemy dostawiać tutaj i damy schody. Ok, wszystko gra. Tylko tak, przydałoby się teraz zebrać trochę tych patyków stąd. Chlup. To zbieramy. Mam ich sporo, także powiem wam, że na fundamenty spokojnie wystarczy. To jest naprawdę kupa budulca. Nie muszę się martwić o to, że mi zabraknie czegokolwiek. No to jedziemy z tym koksem. A jakby zrobił tak... Nie, musi być tak. O, chce mi na zakładkę robić. A to ciekawostka. A czy ja mogę zrobić tu fundament? Nie mogę zrobić tu fundamentu. Tu mogę zrobić fundament zapewne. Też nie mogę zrobić. I ha! Wiecie co? To będzie ładnie wyglądało. Jak tu zrobię fundament. I ciekawe, czy ja schody będę mógł zrobić w tym miejscu. No, będzie taka ciekawostka. Ha, palma. Sorry. Zaraz, gdzie ja? Gdzie ja wlazłem? Wiecie co? Lekko się zakręciłem, ale spróbujmy schody gdzieś tu zrobić. Gdzie ja mogę schody zrobić? Tu się nie opłaca robić schodów. Czy tu się opłaca robić schody? Nie, tu się nie opłaca robić schodów. Tu też się nie opłaca robić. Czyli generalnie wiecie co? Schody mi są niepotrzebne. I w sumie dobrze się stało, że schodów nie będzie. Bo będę sobie wskakiwał. O, jest dzik, zobaczcie. Jest dziczek, on tu się uwięził w rozpadlinie, także mamy darmowe mięsko. Picie, picie, picie. Gdzie jest kokos do picia? Tu mamy kokos do picia i jest jeden kokos, którego trzeba rozłupać. No nic. Idziemy coś zjeść. Spróbuję upolować. Cusik, cusik, może się uda. Zobaczymy. A nie, mam tu mięso, właśnie, o. Nie pokazywałem wam jeszcze zresztą. Źle to robię. Najpierw przydałoby się dorzucić do pieca, jak to mówią. I teraz możemy rozpalać ognisko. Coś odcisków nie ma na palcach. Od tego pocierania, znaczy na palcach, na dłoniach wewnętrznych powinien mieć porządne odciski. No chyba, że się wprawił już. Okej. Odkładamy na miejsce. Zobaczcie, ile kokosów mam. Po co mi tyle kokosów? I teraz tak, mięsko do jedzenia, proszę bardzo. Kiedy myślę, że 2 godzinki i mięsko będzie zrobione. Z tego co pamiętam, około 2 godzin chyba. 18:40. Dobra. Kokosa do picia trzeba rozłupać. Gdzie on jest? One serving. Proszę bardzo. Wszystko gra i sprawdzamy. Dobrze. W sumie to wiecie co?
tutaj chyba niewiele będzie widać, chociaż ta kładka bez schodów nie ma sensu, no ale to nic. Chociaż tu już mógłbym budować, ale mam piękny widok. O! Tego dzika trzeba będzie zabić, bo on mnie denerwuje mocno. Fundamenty. Zaraz. Młot najpierw przydałoby się wziąć do ręki. O! I teraz możemy budować. Tak, zgadza się. Tu chcę. Tu chcę. Proszę bardzo. Piknie. No wiadomo, że trzeba zbudować fundamenty pod nasz... Nie, nie dam rady. Pod moje jestestwo. No zobaczcie, ta kładka jest bez sensu, tylko niepotrzebnie zmarnowałem kłody. Ale to taki falochron, można by rzec. O! I mięsko ugotowane. Która godzina? O, w godzinę nawet ten mały się ugotował. Usmażył, upiekł. Upiekł chyba bardziej. Dobra, bierzemy w takim razie. Small meat. Czemu ja nie mogę go wziąć? Aha, puste ręce muszę mieć. Dobra, i sprawdźmy teraz, czy eksperyment. One serving. Widzicie? To jest to samo mięso. Tak samo się nazywa. I teraz nie wiadomo, które jest upieczone, które jest nieupieczone. Czyli z tym będą musieli powalczyć. O! To jest chyba surowe. Nie, tak samo wygląda. No dobra, próbujemy. Jak będzie wymiotował i się krzywił, to znaczy, że... No i cię trafiłem, dobre. To teraz jeszcze to usmażymy. Nietoperze można. Można polować na nietoperze. Ale o, widzicie, już jest ten błąd. W miejscu latają niektóre. Ale wiecie co, nietoperze potrafią przysiadywać. Ale one głośne są. Na palmach, tylko tego nie widać, wiecie? Trzeba czasem podejść i obszukać palmę dookoła. Na takich właśnie małych palmach one potrafią siedzieć. Ale piękny widok. Dobra, uciekajcie stąd, bo już mi uszy bolą od tego waszego piszczenia. Trochę przesadzili z tymi doperzami. Miałem zapasy wziąć. Zapasy kijków. Palma nam się jeszcze nie przyda na razie, póki co. Bierzemy ile wlezie. Jak najwięcej. O! Godzinę mamy 21. I jak z jedzeniem sprawa wygląda i z piciem? O, nie jest źle. Ojejku, strasznie one głośne są, te niedoperze. Mam nadzieję, że to aż tak po uszach wam nie będzie dawać, tak jak mnie tutaj, nagrywając. Kokos? Co, on sam z siebie spadł? No, nie mogę już wziąć. Dobra. Jemu się nic nie stanie. Także nie ma się co tutaj emocjonować. Młot do ręki i działamy, panie i panowie. Należy wybudować nasze jestestwo. Zaraz. Hops. Raz. I dwa. Ciach. I wiecie co? Wypadałoby teraz ściany zacząć stawiać. Ganek zrobimy... taki większy ganek zrobię. Ściany. Ściana. Zrobimy tu. Tak? Dobrze mówię.
tu będzie jedna ściana. Tu można zrobić ścianę z oknem. To jest niegłupi pomysł. Wood stick z oknem, żeby widzieć, co się dzieje od strony morza. Wiadomo, że trzeba mieć jakiś element bezpieczeństwa. Futrynę. Futryna, rzecz ważna. Kolejna ściana z oknem. Tak zwana półściana. Nie, półściana to nie, to będzie ściana z oknem. Tak. Półściany zrobię. Tutaj sobie zrobię półścianki. Półściana. Wood stick. O. Półścianki zrobię tu. Tu. No wiecie, jak przyjmę gości, żeby nie spadli mi. Tak, tu będzie półścianka. Czy ja tutaj mogę wrzucić pełnowartościowy? Nie, nie mogę wrzucić pełnowartościowego. Czyli też zrobimy półściankę. O, jako element taki fajny. No fajnie, bardzo ładnie mi to wyszło. W sumie podoba mi się. A czy tu mogę fundament wrzucić? Nie mogę tu fundamentu wrzucić. No nic, nie ma problemu. Teraz tak, tu na pewno fundamentu już nie wrzucę. Nie ma możliwości takiej. Tak, nie ma możliwości. Także zakończymy ścianą. Tak, wood stick. Proszę bardzo, zakończamy ścianą. Okej. Okay. Aha, to jest dodatkowe, pale są porobione, czyli mamy możliwość zrobienia dachu. Dobra, no w takim razie trzeba by się zaopatrzyć w kolejny budulec. Tylko ja muszę tutaj dobrze wyliczyć, żeby zaraz nie zmaścić, bo narobię ścian, a okaże się, że nie będę miał już budulca na dach. Czego bym chciał uniknąć. Nie byłoby to rozsądne, powiem tak delikatnie. Okej, okay, jedzonko czeka. Co jeszcze mogę usmażyć? Kokosa chyba. Właśnie ciekawe, czy kokosa mogę usmażyć. Dobra, najpierw mięsko. Najpierw mięsko. Jak my stoimy? Dobra, z piciem jak zwykle problem. I nie wiem, czy jest możliwość w tej wersji, ojku, z tymi toporzami, ugotować wodę, destylować wodę nad ogniskiem. Nie udało mi się tego jeszcze zrobić. Wydaje mi się, że oni chyba zrezygnowali z tego pomysłu. Wiecie? Tu mamy palmy. Proszę mi, palmy na palmy. Zobaczcie, ile liści palmowych. Ja tylko mam nadzieję, że one się nie będą psuły. I godzina 24. To budujemy dalej w takim razie. Całkiem ładnie to już wygląda. Zaczniemy z dachem, bo to nie wygląda zbyt dobrze, jak dachu nie ma. Floors to jako chyba podłoga, tak? Dach to był jako podłoga. Tak, dach jako podłoga. Znaczy inaczej, podłoga jako dach. W ten sposób można powiedzieć. Teraz tak. Teraz tak. No najważniejszy jest dach jednak. To zaczniemy od dachu. Co by nie było. Tu mogę jeszcze rozszerzyć. Dachu nie dam rady postawić. I zadaszenie. Zrobimy jeszcze zadaszenie ganka mojego, tak? Tak to w skrócie można nazwać. O! Wygląda to, wiecie co, wybornie wręcz. Na pewno drzwi zrobię, tylko widzicie, do drzwi potrzebuję... te nieszczęsne linki, a ja mam deficyt linek. Ale to nic. I tak czy siak te drzwi będą zrobione. Hyc. Dobra, otwarte drzwi. Która to godzina?
Ile mi zostało? Woodsticków? 3. No nic, muszę policzyć i dowiedzieć się, na jak długo jeszcze, na jak dużo mi jeszcze starczy, ponieważ zamknąłbym te budowle. 3. Zobaczymy, ile tu będę miał. Właśnie, chciałem łódkę zrobić z żaglem, ponieważ mam plandekę. Ale jeszcze jest zapas tego. Wow, wow, wow. No, no dobra, do końca w takim razie. Aż będzie. O, już jest brzdink. To mamy tak. Mamy tak. Dosyć ładne, czyste niebo. Jest. Piękny księżyc. I głupkowate nietoperze oczywiście. Liczymy. To jest tak. 2, 4, 6, 8, 10 razy 4, 40 patyków. 40 na 4. 10 podestów mogę zrobić, tak? 10 podestów. Na łódkę potrzebuję. Na łódkę potrzebuję 2 linki i 15 kików, ale kiki to sobie wystrugam. Chyba, że wiecie co? Zdobędę jakieś elementy. O, to by było dobre, gdybym zdobył jakieś beczki, czy tam powiedzmy, czy powiedzmy opony. A to w trakcie eksploracji może wyjdzie. O, pięknie. 10 mogę zrobić, tak? Nie, 40, tak, 10 podestów. 10 podestów, czyli tak, będzie raz, dwa, trzy ściana, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyżby na styk było? No dobra, zostawię sobie tutaj miejsce w razie czego na jakąś komórkę. Na komórkę, jak to mówią. I lecimy, lecimy w takim razie. Tu jeszcze jedno. I tu jeszcze jedno. To będzie taki większy domek, wiecie, nie będę się rozdrabniał. Tak, damy ścianę. Z tej strony nie chcę okna. Chociaż wiecie co? To może nie głupi pomysł, żeby zrobić okno. Dobra, zrobię z oknem jednak. Tak, warto mieć ten element bezpieczeństwa zachowany. W razie co? W razie ataku jakichś piętaszków. Ściana. I dach, dach. Zostało mi 4 mogę zrobić. To jest tak. Raz, dwa, dwa. Tu by się przydało zrobić. 3. Ewentualnie wiecie co? Nie głupim by było zrobienie tak zwanego tylnego wyjścia. Dla bezpieczeństwa. Z tym, że tak, tylne wyjście. Tylne wyjście musiało być z fundamentem. Czyli tak, fundament. O, dosyć wysoki i tu schody gdzieś. Dwa wejścia do domu. To nie jest głupi pomysł. No, faktycznie. Domek całkiem duży. Okej. Okay. Warto by było się teraz zająć eksploracją, ale to nie jest ta pora. Chociaż w sumie nietoperze to jest jakaś masakra. Oj, nietoperze. Nitoperze, cokolwiek chciałem powiedzieć. 4 kiki, wiadro z wodą
i kokosy, które warto by było zjeść sobie teraz jeszcze póki co. Trzeba by się pożywić. Och, skaczące kokosy. Tylko ranek nadejdzie, to od razu wyruszymy w podróż w nieznane, jak to mówią. Jak my z jedzeniem stoimy? Jeden kokos to jest jedna kreska, tak? Okej. Picie, 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 to jest ważna sprawa. Nie zmienili jeszcze tego dźwięku. Napisałem im, żeby zmienili ten dźwięk. Ale oni chyba w następnej aktualizacji dopiero to zrobią, mam nadzieję. Dobra. Mamy zapas wody. Co prawda dwa łyki, ale na innej wyspie z kokosów możemy skorzystać. Nic, zapiszemy grę. I co, czekamy. Już niedługo będzie wschód słońca. A ja w ogóle... Kurczę, w gardle mi zaschło znowuż od tego gadania. W ogóle to należałoby sprawdzić, ile yuki mam. W celu, wiadomo, przerobienia jej na... Tylko tutaj węże mogą być. Znaczy, ten mój kochany jeden wąż. A, jest yuka! W celu przerobienia jej na linkę. Elegancko, powiem wam, elegancko. Która to godzinka? Zaraz będzie wschód. To tłuczemy jukę. Raz, dwa, o, teraz, zaraz, to będzie tak raz, sześć musi być, dwa, trzy. I nam się trafiła pora, co? Roboty w nocy. Cztery. Pięć. No i całkiem nieźle, po ciemku pięć znalazłem. Gdzieś tu jeszcze szósty powinien leżeć. Chwilę poczekamy. Powiem wam, że generalnie jest problem z linkami. Jak wybierałem wyspę początkową, to starałem się znaleźć wyspę, która miałaby przynajmniej dwie yuki. Ponieważ linka to jest taki element, który jest naprawdę przydatny podczas tworzenia. Ale piękne się zaczyna robić wschód słońca. Gdzieś tam za mgłą, zobaczcie. No powiem wam, że oni naprawdę kawał robot odwalili z tym silnikiem. To jest coś pięknego. Okej. Znajdziemy, znajdziemy. Jest. Sześć. Mamy sześć. Sześć, która jest następna yuka, to już będzie 12. Tak patrzę, tak po ciemku ja na pewno węża zobaczę. Dobra, póki nie płyniemy, to trzeba szybko zrobić. To jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ależ cudowny wschód słońca. No pięknie to wygląda. Gdzieś jeszcze miałem jedną yukę. Jest jedna yuka. To było 12 i 6, 18. Na 4 to będzie nierówno... O, jest krab. To będzie nierównomierny wynik, ale to nic. Ja sobie dorobię jeszcze dwa. Tak, raz, dwa. Oj, tutaj to nie wiem, czy wszystkie uda mi się zgarnąć. Trzy. Cztery. Pięć. No i co? Szóstego nie ma. Właśnie, uciekł mi gdzieś. Ale przynajmniej rekin w tle. Sześć. Szósty. Nie widzę ja tutaj tego szóstego. Wiecie co, występują tu błędy właśnie klinowania się elementów, ale to jest zrozumiałe.
Dobra, z tego skorzystam. Ile mam? 4, 8, 12, 16, 18 i jeszcze 2, jakbym miał, to by było 20 na 4. 5 linek by było. Zobaczcie, jak to mocno ci trzeba napracować, żeby zdobyć elementy do linek. No to co, robimy w takim razie, póki kuj kamień, nie kuj, żelazo póki gorące, kuj kamień póki gorące. Co ja chciałem powiedzieć? Dobrze by było spożytkować w miarę sensownie. Już wszystko, wszystko, dobra. Zabieramy w takim razie. Kijki w podróży nie będą mi potrzebne, czyli od razu odkładamy. Zaraz, zaraz. Kijki, kijki. Raz, dwa, trzy, cztery kijki. Linki nie będą mi potrzebne na razie. Odłożę je też. Niech sobie spoczywają. Zresztą zobaczcie, zobaczmy, jak moje jestestwo wygląda. Proszę bardzo, całkiem ładnie. I tu już możemy zacząć robić jakieś przegródki, ścianki działowe, magazynki, no i tylne wejście. Ale nic to. Jest godzina 8, czas wyruszyć w nieznane. Należałoby tamtego dzika zabić, a to swoje. Przyjdzie czas, to zabijemy dzika, żeby mi tutaj nie hałasował zbytnio. Zapiszemy. Tak, można wziąć ze 2 kokosy do jedzenia. I ku przygodzie. Oczywiście się zbłędowało, jakby to na polski można było przetłumaczyć. Dobra. To co? Po prostu na wprost, tak? Domku. Hyc nawet nie oznaczam, tylko płyniemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo powiem wam szczerze, na tej nowej łatce nie miałem zbytnio czasu, oprócz rąbania drwa i właśnie przygotowywania produktów do budowy, co nieco popływać, czy powiedzmy jakieś wraki poszukać, czy coś ten deseń, porozglądać się dookoła, może gdzieś jakieś wyspy znaleźć. Wiem, że występuje właśnie opcja jedynie odsłaniania mgły. I już niestety, jak dopłyniemy do tej wyspy, to ją odsłonimy permanentnie. Czyli ona będzie odsłoniona już na zawsze, będziemy mogli ją eksplorować i niestety będziemy ją widzieć, to odpada już ten element taki samotności. Nie ma na razie nigdzie żadnej wyspy. Ale powiem wam, że wrażenie jest niesamowite. Oddalamy się od swojej wyspy macierzystej. I co? Przed nami nic. Pusto. Trzeba łyk herbaty wziąć. Suche powietrze. Pieruńsko suche powietrze. Dobra. Gdzieś tu powinna być wyspa. Ale nie ma. To płyniemy dalej. Ewentualnie mogli wprowadzić opcję, ale nie czytałem tego. Oddalenie od siebie wysp. Ale chyba tego nie było. Natomiast na pewno zmienili. Na pewno zmienili rzecz taką, jak ładowanie się obiektów w oddali. O, jesteśmy już w tej mgle, zobaczcie. Już jesteśmy w tej mgle. Mgła odkrywcy. O, pyknęło. Gdzieś tu wyspa powinna być. Wow, moja wyspa jest tam. Zaraz, zaraz, zaraz. Tu nie ma żadnej wyspy w koło. No, robi się niebezpiecznie, powiem wam. Ilokątny jest ponton? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem ma nie kątów, tylko osiem ma... osiem brzegów, czyli to będzie tak. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli...
3, 4. O. Tyłem jesteśmy równo teraz do swojej wyspy. I dobrze by było, żeby tak zostało. Czyli drabinką jesteśmy w stronę swojej wyspy. Aj, znosi. No i tu może być ciekawie. Uch. Dobra, stop. Gdzie jest drabinka? Ujojojojojoj. Nie jest dobrze. Przyznam wam się do czegoś, że jeszcze nie miałem takiej sytuacji. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Zaraz, ja chyba źle. Raz, dwa, trzy, cztery. Pewnie, że źle wyliczyłem. O, aż babo placek. Dobra, płyniemy. Znaczy, dobrze wyliczyłem 8, ale źle wyliczyłem stronę, w którą trzeba płynąć. O, jest wyspa. Tylko teraz, czy będzie widać moją wyspę? A, nie widać mojej wyspy. Oj, 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 oj. No nic, płyniemy. Być może zobaczycie nową opcję w grze, czyli sosny, nowe drzewa. Czyli pine bodajże, tak? Tak, chyba będę. O, chociaż nie, to jest mała wyspa. Nie, przy małej wyspie nie będzie sosen. No i teraz wiecie co? Pozbyłem się kików. I jak ja oznaczę kierunek, z którego przypłynąłem? No nic, ponton tylko założę. A ja w sumie popłynąłem tylko po to, żeby znaleźć jakąś małą wysepkę na horyzoncie. I co ja żem najlepszego narobił? Teraz wrócić do swojej macierzystej wyspy, to dopiero będzie historia. No, ale nie poddaję się. Tam chyba wrak jest. Już coś widzę. Z daleka. No, oczywiście rekin. Nie mogło go zabraknąć. Ale buja. Ta rotacja oceanu, to chyba o to chodziło właśnie. Dobra, na kamulce. Dobra. Jest rekin, ale mojej wyspy nie widać. Jest to niepokojąca rzecz. Mocno niepokojąca. No, no, no. Wielki brat jest pod wrażeniem. A, dodali jeszcze jedną ciekawą rzecz, mianowicie, o, plandeka. Przyda się. I dzik. Generowanie terenu. Zobaczcie teraz, jakie są skały. O, kolejna plandeka. I wiszące w powietrzu ptaki. No, jeszcze błędy się zdarzają. Musiałbym, wiecie co, zapisać, wyjść z gry i jeszcze raz wejść. Trzy plandeki, no to już całkiem nieźle, powiem wam, całkiem nieźle. Wrak. To jest rzecz istotna w tej chwili. Czyżby łowica? Tylko teraz tak. O, wiadro! Wiadro, pięknie, pięknie. To mi się podoba. To skoro, jak tu, skoro już jestem, no to nie, grzechem by było nie skorzystać z dobrodziejstw wyspy. Mianowicie yuka. Yuka i małe pojedyncze elementy. To tu na ognisko się przyda. Małe pojedyncze elementy. Gdzie ta yuka była? Gdzieś tam. Jak najwięcej linek. Linki dobre na wszystko. Ale kijki też się przydadzą. No dobra, oznaczę kierunek i podpłynę pontonem do tego wraku, zobaczymy. Bo teraz nam się zacznie trochę nieciekawie robić, zobaczcie, która jest godzina. Cały czas jest ten problem właśnie z tym, że czas szybko leci. Zbyt szybko leci według mnie, powinien lecieć.
się ten zapętlił się biedaczek. No dobra. Nie to, tylko linki. Narobimy linek, to przynajmniej będzie później możliwość robienia różnych ciekawych elementów. Kokos. To już tak przy okazji do picia wezmę, w razie czego, żeby mieć. No i co? Niczego kokosa nie mogę, ojejku. Też jest, mogliby to poprawić, powinni to zrobić, żeby móc się obracać na palmie. W tej chwili nie ma takiej możliwości. O! Jest. Jest kokos, dobra. Zobaczmy, jaki widok piękny. O, tutaj w sumie z głodu nie zgniemy. Ani tym bardziej z pragnienia nie zginiemy. Ponton to tak kijek. Jeszcze tu jest kokos na takiej małej wysokości. Teoretycznie przypłynąłem stamtąd. Teoretycznie stamtąd. I dobrze by było się trzymać tego. Ale płyniemy do wraku. Chlup. Interesuje mnie wrak, jakby nie patrzył. Aha, widzę, że ta, że ponton nie zmienia swojego położenia, tak? Nie obraca się. To ciekawe. To ciekawe. Mam nadzieję, że tu znajdę coś ciekawego i że nie jest to tylko skałka wystająca. Cóż to jest? Kawałek chyba łodzi. Ale strasznie... A rozbił się o rafę koralową. Kolorową, chciałem powiedzieć. Jest tu coś? Coś jest. Coś jest, powiem wam. Mhm, coś jest. Pustkę widzę, pustkę. Wiecie co? Ja wracam do siebie. Nie będę się tu pierdzielił z tym. Zobaczymy, czy uda mi się dotrzeć z powrotem na moją wyspę. Powiem wam, że... Nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony. Cholera, gdzie ta moja wyspa? W ogóle jej nie widać. Uuu, rekin. Rekin mi tu krąży. Zaraz. Gdzie jest kijek? Kijek jest tam, tak? O, na mieliznę. Fale poproszę. O, dziękuję. Zaraz, bo się zakręciłem już konkretnie. A nie, dobrze płynę. Tam będę. Godzina. 14:58. Oj, bo jak zastanę na pełnym morzu, po ciemku, no to będzie ciekawe. Dobra, płyniemy, wracamy do siebie. Tak. O. Jeszcze raz, hyc. I w tamtą mańkę płyniemy. Próbujemy. W końcu co, Kolumb też... Przepraszam, Kolumb Ameryki nie odkrył. Propagandę w szkołach uczą. Około 1000 roku odkryta Ameryka została przez ludy zwane Wikingami. Polecam poczytać sagi Wikingów. Nie pamiętam już nazwy konkretnej tej sagi, ale to była saga z tych podróżniczych. O Eryku Rudym, o jakiś tam... Kurczę, ja już nie pamiętam. Powiem wam, że swego czasu się mocno interesowałem podróżami Wikingów. I niesamowicie się czyta tej sagi. Jak do Grenlandii dotarli, zostali na Bonicję wygnani, no i musieli coś zrobić ze swoim życiem, no to wzięli Drakkar i popłynęli. I przy okazji odkryli. Co nieco. No to się nazywa mieć szczęście, co? No i dotarli prawdopodobnie do
Nowej Funlandii, dobrze jako ja, nie, do wys, do Świętego Wawrzyńca, tak, chyba, i tam były naturalne plantacje winorośli bodajże. A to są właśnie wschodnie wybrzeża obecnej Ameryki Północnej. Jest chyba moja... A co to tak pyknęło? Wiosło złamałem? A już wszystko wiem. Zobaczcie, odkryło się. Jesteśmy uratowani. Nie gryź ołówka. No co ty robisz? Czy to moja wyspa? A jeśli nawet nie jest to moja wyspa, to moją wyspą będzie tamta wyspa. O, czyli jest dobrze. Już myślałem, że polegnę na tym skrawku ziemi tam. Ale jest dobrze. W sumie to nawet nie głupio się stało, bo dwie wyspy za jednym zamachem odkryłem, prawdopodobnie. To teraz dobrze by było pokrążyć między tymi wyspami i poszukać bąbelków wydobywających się spod wody w celu właśnie namierzenia wraków, statków, tudzież samolotów, bo to też takie występują. No właśnie, a że jest to Pacyfik, Nowa Kaledonia. To nie jest moja wyspa, czy jest moja wyspa? No i widać domu, który zbudowałem. Aha, zaraz. Nie, to nie będzie moja wyspa. Nie będzie moja wyspa. Nie będzie moja wyspa, na pewno nie moja wyspa. A ona jest tam. Która to godzina? 17. Ujojoj, tu już się robi ciemno strasznie. Dobra. Oj! Nie. Ale teraz dałeś popalić, panie drogi. Skakuj. I do siebie. Ale już, migiem. Bez gadania, bo zaraz utkniemy na pełnym oceanie. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Zapewne kojarzycie ten notabene świetny tekst z polskiej komedii. Wypowiedziany przez Marka Konrada. Oj, nie w tę mańkę. Ale zachód słońca piękny. No powiem wam, że dla takich zachodów słońca to się można naprawdę z wielką chęcią wypuścić na ocean. Oj, zaraz dostanę jakieś mdłości. Właśnie, choroba morska, to jest ciekawe. Mam koleżankę, która ma błędnik uszkodzony i ona nie odczuwa choroby morskiej. Popłynęliśmy kiedyś jachtem, a chyba ja wam to opowiadałem, czy nie opowiadałem? Już nie pamiętam. Ale piękny zachód. Popłynęliśmy jachtem... Ups, dawaj. Na morze właśnie. Ja robiłem za pierwszego oficera, przy mapach siedziałem, niestety w kajucie. I tak mnie zaczęło mdlić, ale powiem wam, że się nie poddałem chorobie morskiej. Dałem radę. Kapitan kazał mi śpiewać i rzuć gumę. I to był sposób na chorobę morską. I pomogło. No ale wiecie jak to jest. Człowiek, który nigdy po morzu nie pływał, wsiada nagle na łódź, na jacht, jeszcze jest w kabinie, gdzie jeszcze mamy wiatr, bo nie mieliśmy bakszta, czyli wiatr od tyłu. Oj, przycięło troszkę. Czy to jest moja wyspa? To jest dobre pytanie. Mieliśmy wiatr od tyłu. No, generalnie wiatr od tyłu to jest Fordewind, ale to wtedy mieliśmy taki bakszta, ale wtedy mocno buja. Właśnie przy tych tylnych wiatrach strasznie buja. Przy wiatrach z przodu bądź, no wiadomo, z przodu po ukosie bądź pół wiatrów tych bocznych, tak, moja wyspa, to jest to inaczej, ponieważ łódka przebija falę, naciera na falę z dziobem i te bujanie nie jest takie mocne, natomiast właśnie problem się pojawia przy wiatrach tylnych, gdzie łódka idzie z falą. Aha, dobra, ja już jestem.
Co ja tu w ogóle robię? Jak ja już jestem u siebie. Ura bura, jak to mówi. Jak to było w autach. Dobra, ognisko to jest rzecz ważna. Jak to mówią, są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? Raz, dwa. Rozpałka. Hyc, ile idziemy z tym koksem? Jego oczom ukazał się las krzyży. Nie no, żartuję. Ogień. Nie żaden las krzyży. Mięsko. Mamy mięsko? Nie mamy mięska. Pić. To jest rzecz istotna w tej chwili. Ile mam? Dwa. Czyli tak, wiadro, które ma zero. Zrobimy tak, postawimy tu. W razie deszczu. Żeby się napełniło. Natomiast tak, z tego możemy się napić. To jest raz, dwa i lecimy po wodę życiodajną. Hyc, hyc, dobra. Mamy. Zaraz, zaklinowałem się. Co tu się dzieje? No, zaklinowałem się faktycznie. Chyba to nie był dobry pomysł, żeby pić, ponieważ spać poszedł. Która to godzina? 9 godzin się śpi w tej grze. 21. To będzie dobra godzina, żeby pójść spać. I zrobimy łuk. Zabijemy świnkę. Znaczy, no, dzika, nie świnkę. Zabijemy dzika. A idziemy już spać. Co tam? Wschód słońca lubię w tej grze oglądać, także najpierw zapis, a później spanie. Pewnie będzie, że I need to find water. A, będzie padać. Raz, dwa. I jeszcze mamy kokosy, które by należało rozbić do picia. Chodź, nie, to malutkie. Nie uciekaj. Ojku. Uciekł. No dobra, już poczekamy na ten wschód słońca wredny. Ale tu zacienione miejsce sobie znalazłem. Zobaczmy, jak zachodzi w ogóle księżyc. Zjawiskowa aura. Pięknie to wygląda. Wiecie co, te rotacje oceanu tutaj tak zmniejszę. Co to za odgłosy są, powiedzcie mi? To jest dla mnie zagadka, te odgłosy, takie chrupnięcia. Dobra, jest kokos. Znowu chrupnęło. To ciekawostka. Zaraz, które są do picia? Te są do picia. Ach, ten wschód słońca. Ten jest do picia. O. Okej, 4 na 4. Jak w samochodzie. Nie ma. Nie ma to tamto. Łóżko, łóżko. Łóżko trzeba by zrobić. Zamiast pozbyć się szałasu na rzecz łóżka. Ile w ogóle potrzebujemy elementów i jakich, żeby zrobić łóżko? 4 liny. Nie, 2 liny. Nie, 4 liny, o cholera. 6 patyków i 6 liści palmowych. Liny to będę miał, ale strasznie dużo lin idzie na ten, na łóżko. Ojojoj. Nie jest to dobry prognostyk. Proszę mnie wpuścić do mojego domu. Ile mamy? 4, 5, 6.
Ojku, i na liny tyle idzie, na łóżko tyle idzie rzeczy. Dobra, trzeba by jakąś uciachać palmę albo drzewo. Drzewo uciachamy. Tylko dwa? Słabizna jakaś. Czemu nie cztery? Gdzie jest jeszcze fikus? Fikus mikus. Tu jest. O! Od razu lepiej. Prawda, ładny krzaczek rozwaliłem, no ale... Czego się nie robi? Dla... rozbudowy swojego jestestwa. Przecież tu mam jeszcze kijki. Oj. Jak udłaty, durnowaty, dobra. Łóżeczko, łóżeczko standardowo będzie tutaj, powiedzmy. Co? Za mało liści palmowych. No proszę, ja was. Źle wymierzyłem. Noch ein bitte. Thank you. Jak nie nietoperze, to te ptactwo wredne będzie mi teraz darło japę tutaj. No proszę, ja was. Łóżeczko. Kraftujemy łóżeczko. Znaczy się tworzymy łóżeczko. O. Kids, proszę bardzo. Szałas można już usunąć. Teraz schody. Schody, schody, schody. Rzecz istotna. Młot i schody. Telefon mi dzwoni, ale teraz nie odbiorę. A, prawie się udało, zaraz. Było mignięcie takie. O. Trzeba tylko trafić w moment. O, widzicie? Udało się. W kamień poszło, co prawda. I co? Ile mamy tych kijków? Trzy kijki. Za mało, żeby zrobić ścianę z drzwiami. Ile to już nagrania idzie? Godzina. Dobra, zrobimy tak. Zetniemy palmę. Ale kokosy do picia by się przydały jeszcze, co prawda. Miałem łuk zrobić, żeby zabić dzika. Ajajaj. Palma, palma. Ale kokosów, zobaczcie. Wala się tego. Będzie co pić. Kolejny, i kolejny. Co, jeszcze jeden? Nie, już myślałem. Dobra. Ciśniemy te palmę. Trzeba zrobić ścianę z drzwiami. Się nie ma co pierdzielać. Rekin nie daje spokoju. Grasuje tam wokół wyspy. Dobra, jeszcze 8 razy. Ta sztuczka ze escape'em nie działa już niestety. Kiedyś ponoć można było, uderzając się kierą, wciskać escape i szybciej się to wszystko robiło. No dobra, koronę na razie zostawię. Bo chcę zrobić porządek z wejściem od tyłu. Ale to zabrzmiało. Z wejściem od tyłu. Woodstick. Trach. I drzwi, proszę bardzo. Doors. The doors. Light my fire. Piękna piosenka. Light my fire, light my fire. Proszę bardzo, dwa wyjścia mamy. Elegancko. Ile nam zostało produktów? Jedna linka tylko. To ja chyba nawet łuku nie zrobię.
z jedną linką, zobaczmy, łuk. A nie, zrobię, a do strzały? Aha, do strzały potrzebuję, no to już, zabieramy się za robotę w takim razie. Potrzebuję jeszcze palmę uciachać. Zaraz, ta będzie dobra. Czy ona mi zniknie, bo czasem jest ten błąd. A próbujemy, albo wystrzeli w górę. Też jest taka opcja, zaraz zobaczycie jak rakieta. 5, 6, 7, o. To jest właśnie ten błąd gry. Jak w skale jest osadzona palma, to tak się właśnie dzieje później. Trach i jeszcze raz. Do czego ja robię? A, do łuku robię, tak? Do łuku, dobra. Tylko co, tego dzika z łuku? Ciekawe, czy mi się uda. No nic, zobaczmy. Łuk i z kamieni muszę zrobić stone tool, narzędzie. Żeby strzałę stworzyć z tego, co tam zrozumiałem. Ale tylko jedną mogę... panie dro... A nie, dobra, mogę dwa. Mogę dwa... Cyk, cyk, łuk. Crudbow. Craft. Proszę bardzo, jest łuk i jest i są strzały. A jeszcze dzidę jakbym stworzył. Hoł to jest motyka. Tak, to jest motyczka. Dzida, ewentualnie dzida. Nie, jest tylko jedna, jeden rodzaj dzidy. To też dzidę bierzemy. I na dzika z dzidą. Spróbujmy go upolować. Zresztą on zaklinowany jest w nietce. Nie powinno być problemu z zabiciem go, tylko ta dzida działa nietypowo dość. Zresztą zobaczycie. Trzeba z małym dać lekko w prawo. What the hell? Ale teraz mi zrobili, no nie. No i co? Strzały, a strzały nie mam. Kurde, łuk używać. Zobaczcie, no. Nic. Inaczej to zrobimy. Łóżko, łóżko, łóżko. Zapiszemy, wyjdziemy i wejdziemy. Mam nadzieję, że wtedy pomoże. Zapis. Wyjście. Wyjście i wejście. My game. Kontynuujemy. Teraz powinno się odblokować to, co tam się zapętliło. Znaczy, dzik dalej będzie zapętlony, dalej będzie brykał w tym wąwozie. Natomiast ptaki, podejrzewam, już nie będą z błędami, no i dzida powinna upaść na ziemię. Znaczy, w ogóle powinna być. Oj! O! I takim oto sposobem znalazłem się na dachu. No to ciekawe. Ta gra mnie zaskakuje. Jest i dzida. Której nie mogę wziąć. O, masz. A mogę ją rozwalić? Nie mogę jej rozwalić. Ale lipa, powiem wam. No nic. Strzała. Strzała, strzała do łuku. Tak. Raz. I jeszcze jedno stworzymy. Węża chciałem ubić, pokazać wam. Przecież on się to zalata na śmierć, ten dzik. Ach. No nie, no tak to ja się nie bawię. No, trzeba będzie inaczej zrobić. Nawet go nie można zabić, zobaczcie. Dobra, bez sensu. Oj, tego już nie ominiemy. Ale gdzieś tu węża miałem swojego własnego. Prawdziwego węża. W jakiejś rozpadlinie.
No szkoda, że nie można zrobić porządku z tym dzikiem. Ha, jest i wąż. Night Snake. No, proszę, ja was. Ja się tak nie bawię. No jednak trochę błędów jeszcze ma. Wersja eksperymentalna. No to są jakieś jaja, no. Powietrze, żeby strzała zawisła. No dobra. Najważniejsze, że domek jest. I w miarę... tylko ta palma mi tu przeszkadza. I w miarę można się cieszyć widokami. O, można przycupnąć sobie. I w sumie to by było na tyle, no bo... Cóż więcej w tym odcinku mógłbym wam pokazać. Miejmy nadzieję, że szybko dosyć zrobię porządek z błędami. Bo trochę mi się nie uśmiecha znowu zaczynać od nowa gry. Trzeba by tu miniaturkę stworzyć z młotem w ręku. O, to będzie niegłupie. Budowniczy. Proszę bardzo. Chlup. No i cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie zanudzałem, a jak zanudzałem, no to trudno się mówi. Ta gra jest taka, że trudno tu jest utrzymywać cały czas odbiorcę w pełnej gotowości intelektualno-myślowej. Nic to. Dzięki bardzo za poświęcony czas, za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Tak, nie, nie, nie. Warto by było zapisać przecież. Teraz możemy wyjść. Quit to desktop.